No słuchajcie, jestem już na etapie rozbierania wzmacniacza, aby w miarę bezboleśnie wyjąć te wnętrzności. Postanowiłem zdemontować całą płytkę zasilacza. Wygląda ona w ten sposób i jest umieszczona na transformatorze. Tak, tutaj jeszcze nam przychodzi zwora, którą trzeba rozwinąć, ponieważ jest ona poza przylutowaniem jeszcze owinięta. Zdemontowałem również kontrolkę zasilania. Tutaj już podkręcałem nam tył, jak widzicie, to wszystko już goni. No i na dobrą sprawę pozostaje mi tylko w tej chwili odkręcić tranzystory z radiatorem. Tutaj jest jedna śrubka dodatkowa. Tutaj widzę, że są, o, może tak, jeden kołek, tu jest gdzieś drugi, o, tutaj jest drugi kołek. No i wydobędę tą płytkę na wierzch. Tutaj podkręcałem nasadki. Nasadki też na głośność, słuchajcie, miedziowana. Tu okazuje się, że ktoś był, bo widzę, że ślady zostawił, a nie są to moje ślady, bo ja odkręcałem kluczem, bo tu go nawet widać. No i jak to wydobędziemy, no trzeba to wszystko pomyć. No to tutaj akurat nie ma ryzyka, ponieważ to jest część tylko, że tak powiem, mechaniczna. Ten drugi, o, już jest tutaj dokładnie to samo. Tak więc wyjmiemy to ładnie i zaczniemy szukać zimnych lutów, bo to, że one tutaj są, to mamy pewne. No słuchajcie, wydobyłem to już całkowicie. Tak to tutaj wygląda. Korozji żadnej nie ma, nawet grama. Po prostu trzeba to ładnie wyczyścić. Tutaj mamy nasz plasterek miodu, czyli radiatorek. Jeszcze podkładeczki, no usuniemy to, wyczyścimy. No zostało nam, jak zawsze, kilka śrubek. No tu jeszcze kilka od radiatora. No i to jest nasza płyta. No. Tak jak wspomniałem, wyjąłem ją wraz z zasilaczem. Tak widać, to troszkę wszystko takie wygrzane, ale to jest tylko kurz taki przyklejony od temperatury. Tak więc co, no w tej chwili wezmę nasze ustrojstwo na stół warsztatowy i tam już na spokojnie lut po lucie przeglądniemy całą płytę. No tak zastanawiam się, chyba elektrolity pomierzę również, aby coś mi się tutaj nie przekradło, a jest ich naprawdę niewiele, więc nie powinno to stanowić żadnego problemu ani jakiegoś wyzwania. Działamy. No słuchajcie, przystąpiłem do przelutowywania tej płyty. Możecie zwrócić uwagę tutaj na punkty, które się błyszczą. Są to już punkty poprawione. Na pewno zwróćcie też uwagę na to, że te luty są brudne. I powiem wam, że macie rację. Celowo nie oczyszczam tego na tym etapie. Dlaczego? Lepiej widzę, gdzie już byłem, a gdzie dopiero powinienem się skierować z lutownicą. A zostało mi tutaj tego jeszcze kilka sztuk. Tak więc mam zabawy na dłuższą chwilę. Słuchajcie, prace nad płytą w toku. Na tą chwilę wyjąłem śrubki z myjki. Część z nich wymaga jeszcze drobnego przepolerowania, ale wydaje mi się, że już jest fajnie. Tak na tą chwilę wygląda płyta. Może troszkę ciemno, ale jak zaświecę lampę, z kolei odbicie światła wam wszystko zniweluje. Jeszcze muszę w paru punktach przeczyścić, na przykład, o, tutaj zostały mi takie babole. Natomiast ogólnie poza tym wydaje mi się, że już jest fajnie. Znaczy ona już była raz czyszczona, ale oczywiście
będzie trzeba wykonać tak jeszcze korektę, ale wymyśliłem to w ten sposób, że najpierw pomierzę kondensatorki i dopiero później już będę czyścił to na gotowo. Tranzystory już zostały oczyszczone. Oto one. To są ich oryginalne podkładki. Zastąpimy je nowymi. No, radiator również jest wyczyszczony. Tutaj nasz zasilacz, czyli to jest ta płytka, którą zdemontowaliśmy. O, czekajcie, coś ostrość. To jest ta płytka, którą zdemontowaliśmy z transformatorka. Od dołu też już jest ogólnie tak z grubsza przyczyszczona. No tu jeszcze będzie lutowana, więc to będzie czyszczone już na transformatorze. No i na tą chwilę o tyle posunęliśmy się do przodu, chociaż może trochę więcej spróbuję wam to pokazać. No tak wygląda nasz dło obudowy z transformatorem, trafo jeszcze nieprzykręcone, natomiast elegancko udało się to wszystko doczyścić, nie ma tu żadnej rdzy. A tu muszę jeszcze raz przetrzeć, bo z kolei nie bardzo chciałem odlutowywać to gniazdo, więc stwierdziłem, że wyczyszczę to na nim. No, panel tylny już też wygląda, także nie mamy się czego wstydzić. Tak więc co, no, biorę się... Aha, jeszcze wam miałem pokazać jedno. Już to uczynię. Może tutaj. To są nasze przełączniczki. Niestety żółtego się nie pozbyłem. Natomiast tutaj udało się efekt osiągnąć, powiedziałbym, że idealny. No oczywiście zostały tu przepuszczone przez myjkę ultradźwiękową. No i na tą chwilę to by było chyba wszystko. No może radiator wam pokażę po wyczyszczeniu, jak to wygląda. Dokładnie w ten sposób. Mnie pozostaje teraz wziąć się za pomiar kondensatorów. Mam nadzieję, że mi zaufacie na słowo, bo nie będę wylutowywał wszystkich naraz, mierzył i wylutowywał, tylko będę sobie mierzył po jednym. Ale spróbuję zrobić taką tabelkę i będzie tam rezystancja, jaka powinna być, znaczy pojemność, jaka powinna być, obok pojemność, która jest, i ESR. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Może uda się zobaczyć, jak to w praktyce jest. Dobrze, biorę się za to. Słuchajcie, pytaliście w komentarzach, jak czyszczę potencjometry, a więc tu jest potencjometr, który jak się rozleci, jest praktycznie nie do zdobycia, tak więc najczęściej staram się takich potencjometrów nie ruszać. Ten rozebrałem specjalnie, żeby wam to pokazać. Więc z tyłu mamy taką zawleczkę, ją zsuwamy. Ona powinna tutaj siedzieć tak. Po rozgięciu tych blaszek ściągamy masę. To jest to. Kolejna jest pierwsza warstwa oporowa. Tu ją można sobie obejrzeć. Następnie mamy tarczki. Widać tutaj pięknie, jak ona jest brudna, to jest czarne aż. Ściągamy ją. Potem idzie podkładka. I tutaj idzie nasza obudowa potencjometru. To, co mamy w tej chwili na wierzchu, to już dolna warstwa oporowa i dolny ślizg. Ktoś tutaj czymś lał, bo to się wszystko strasznie klei. I naszym zadaniem w tej chwili będzie tak to doczyścić, żeby wszelkie te mazidła stąd zlikwidować. No i najogólniej to byłoby tyle. Ja to przeczyszczę i wrócę do was. No słuchajcie, poczyściłem to, już założyłem, tutaj zagniotłem i w tej chwili
No, te styki wyglądają już tak, jak widzicie, czyli już się ładnie błyszczą. No i teraz już w odwrotnej kolejności to wszystko po prostu trzeba poskładać. Do tamtej dolnej tarczy mógłbym się dobijać, gdyby była taka potrzeba, w sensie rozginać i jeszcze tam ją wyjąć całkiem na zewnątrz, ale dostałem się tam od dołu pędzelkiem. A jako, że tutaj nie było żadnych czarów, jakiegoś dużego skumulowania brudu, po prostu nie robiłem tego na zasadzie, że za wszelką cenę, ponieważ też nie ma co przesadzać i ryzykować, że coś ulegnie uszkodzeniu. To ma być naprawa, a nie dewastacja. Z pewnością są osoby, które mają to przetrenowane i są tym geniuszami. No ale ja robię to w ten sposób i metoda ta sprawdza mi się. Teraz już pozostaje tylko założyć nam tutaj tą blaszkę. No i ładnie to pozaciskać. Wszystko to róbcie naprawdę z dużym wyczuciem. Tutaj nie ma czasu na, znaczy nie ma miejsca na pośpiech, na jakieś takie rzeczy. O, przykładowo, jeżeli ściśniecie tak, tutaj, w tej chwili, złamiecie sobie to. Więc każdy ruch musi być naprawdę przemyślany, ponieważ narobić dziadostwa naprawdę to jest żadna sztuka, a wiecie dobrze o tym, tak samo jak ja, że nie o to chodzi w tym wszystkim. No i teraz na koniec pakujemy naszą zawleczkę. Ona tutaj ma pięknie nam wskoczyć do samego końca. Można troszkę poruszać, to nam się ładnie poukłada. No i dopychamy ją. Siedzi. Potencjometr nam działa. Jeżeli ustawimy tak, to osie powinny kręcić się razem. Dopiero w momencie, kiedy przytrzymamy, wtedy ma być inaczej. Wszystko nam się ładnie zgadza. Mnie pozostaje tylko podociskać tutaj. No i tak to mniej więcej wygląda. Używam czyszczę to używając argentusa. Naprawdę świetnie się sprawdza. Z tym, że potem go dokładnie usuwam, aby nie zostawić tej chemii na stykach, bo nie wiem, jak ona by się zachowała długoterminowo. Także potem to wszystko zmywam. Dobra, jedziemy dalej. No słuchajcie, złożyłem go na tą chwilę. Dokonałem tylko bardzo niewielkich modyfikacji, to znaczy standardowo w obwodzie sygnałowym umieściłem dwa kondensatory WiMA. Jako już ten wzmacniacz ogólnie ma bardzo słaby, powiedziałbym, bas, to pozwoliłem sobie je zwiększyć. Standardowo siedzą tu 2,2 mikrofarada. Ja zwiększyłem je aż do 4,7. Jeszcze nie przełączałem napięć. Jeśli chodzi o pomiar kondensatorów, możecie mi uwierzyć na słowo. Zmierzyłem kilka, okazało się, że jest po prostu książkowo. No, nie ma co podawać, jeżeli mamy rozrzut rzędu 1% na elektrolicie lub tam dwóch, to nie będę się wygłupiał po prostu, bo to mija się z celem. Tak więc w tej chwili, że tak powiem, jest on uruchomiony. Jeszcze nic nie zostało ustawiane. Zauważyłem jedno. Po zabiegu gra o niebo lepiej niż grał wcześniej. To nie ma w ogóle dyskusji. Prawdopodobnie te zimne luty bardzo wpływały na tą jakość, która była taka sobie. No, w tej chwili to mi się podoba. No, kawałki idą jakie idą, bo to z biblioteki YouTube'a, tylko takie mogę. Jeszcze nic nie zostało wyregulowane.
Za chwilę dokonamy pomiar napięć i mocy. Następnie przełączymy zasilanie i dokonamy ponownie ten sam pomiar. Zapewniam Was, że tworzy piękną scenę. Jednak gdyby ktoś chciał się napalać na to urządzenie, od razu uprzedzam. Naprawdę musicie mieć dobre źródło sygnału. On pokaże każde niedociągnięcie. Tak samo jak jeżeli ktoś się spodziewa, że zapnie to do byle jakich głośników, boi się, że może być rozczarowany. Stwierdzi, że ten wzmacniacz nie gra. No niestety, jeżeli chcemy, żeby to wszystko miało ręce i nogi, musimy to skomponować z jakimś zestawem. No ja to akurat w tej chwili testuję na tym daku, który składałem w jednym z filmów, tylko że dostał jeszcze dodatkową przystawkę USB, więc częstotliwość próbkowania 192 kHz. No jako głośniki idą monitory Kassla i sprawdza się to w moim przekonaniu świetnie. Tak jak mówię, przełączymy to za chwilę i zobaczycie dalej. No. Celowo wróciłem nie po to, żeby Wam pokazać głośniki, tylko żeby mikrofon zbierał dźwięk na wprost. Dobra, bierzemy się dalej. Napięcie zasilania na transformatorze w tej chwili, napięcie przemienne, jedno uzwojenie 31,7, drugie 31,7. Tak jak wspominałem, jest to przed przełączeniem. Teraz zobaczymy od razu, jak nam to wypadnie. Jeśli chodzi o napięcie już na tranzystorach, ja to za chwilkę zanotuję i będziemy mieli potem wgląd. Czyli czekajcie, będzie do góry nogami. Tutaj teoretycznie powinien być kolektor. Dobrze, więc kolektor pierwszego tranzystora minus 42,5. Drugi tranzystor plus 42,5. Są to napięcia w tej chwili mierzone pod obciążeniem zestawami głośnikowymi przed przełączeniem. Teraz wypada, abym wykonał pomiar mocy, ale to znowu chwila i ja zanotuję te napięcia i na końcu Wam podam porównanie, co się zmieniło. Słuchajcie, pierwszy pomiar wykonany przed przełączeniem. Musicie mi zaufać na słowo. Więc napięcie na końcówkach 42,5 V, napięcie z transformatora 2 razy po 31,7, moc na 8 ohmach 52,5 W. W tej chwili przystąpimy do przełączenia tego. Odłączyłem zasilanie. No słuchajcie, i tutaj niespodzianka. Okazuje się, że ten pionier został wcześniej przełączony prawidłowo. Przerzuciłem tak jak było, teoretycznie powinno być. I zobaczę co się dzieje. 33,1 W, volta 33,2. A poprzednio mieliśmy 31,7. Czyli w tej chwili, ja go przełączyłem tak naprawdę na zasilanie 220, był na zasilaniu 240. Ale co nam szkodzi zrobić próbę mocy, pozostawiając go na tym zasilaniu. Postaramy się go nie przeciążać po prostu i myślę, że zobaczymy co będzie. Jak widzicie, różnica na wyjściu tutaj wynosi w granicach 2 V, ale zmierzymy ją jeszcze na transformatorze, tylko
Muszę wziąć inną sondę. No, tego się nie spodziewałem, że ktoś to zrobił. I powiem wam szczerze, nawet nie patrzyłem w dokumentacji, z pomiarów mi tak to wyglądało trochę śmiesznie. A okazuje się, że osoba, od której go zakupiłem, przygotowała go prawidłowo. Mamy 44. Czekajcie, bo nie widać. O, może tak. 44,3. Mieliśmy 42,5. Więc napięcie na końcówkach mocy wzrosło w granicach 2 V. Tak więc zrobimy w tej konfiguracji pomiar mocy pod obciążeniem. No, tym razem zrobię to z wami. No słuchajcie, w tej chwili mamy napięcie na transformatorze ustawione na zasilanie 220 V i w efekcie tego z transformatora schodzi 33,1, po wyprostowaniu 44,6, obciążenie również 8 ohmów. No i zobaczmy, co nam z tego wyniknie. Dwadzieścia jeden i jeden, 21,9. Zobaczmy, weźmy średnią 21,5. Pięćdziesiąt siedem watów, także różnica to jest około 5 watów wzrostu mocy. Jednak bądźmy szczerzy, przy znacznym pogorszeniu warunków pracy urządzenia. Tutaj w tej chwili akurat reguluję generatorem, także na to nie zwracajcie uwagi. Tak więc okazuje się, że co można powiedzieć, mój wzmacniacz był już wcześniej przełączony na zasilanie 240 V, tak więc ja to w tej chwili przywrócę tak jak powinno być i poskręcam. Czyli co? Powtórzmy. Przy zasilaniu 240 ustawionym na transformatorze z transformatora mamy napięcie 31,7, po przełączeniu na 220 33,1. Powoduje to na wyjściu obciążonych końcówek 5 W różnicy na każdy kanał przy znacznym pogorszeniu warunków pracy końcówki mocy. Dobrze, ja się biorę już za składanie tego.